Dzień dobry, jest poniedziałek, 13 sierpnia. Maria Jęczmyk, rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streama. Tłumy na Open Street Festiwalu w Karpaczu. Wrak Race. Co to była za jazda? Pokazy sztuki cyrkowej. Warsztaty kreatywne dla dzieci, jarmark lokalnych wyrobów, a także występy gwiazd. To tylko część atrakcji, jakie zostały przygotowane na pierwszą edycję Open Street Festiwalu w Karpaczu. Przez dwa dni w Karpaczu trwał pierwszy Open Street Festival. Kilka tysięcy turystów, mieszkańców Karpacza i Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczyło w wielu wydarzeniach, które na pewno zaspokoiły nawet najwybredniejszych. A co najważniejsze, wiele z nich było skierowane do dzieci. Jedno jest pewne, że tym wydarzeniem Karpacz otwiera nowy rozdział wydarzeń kulturalnych i promocji produktów regionalnych w mieście pod Śnieżką. My cały czas szukamy imprez, które są przede wszystkim różnorodne. Karpacz już słynie z imprez sportowych. Ich mamy ze sobą już bardzo dużo. Za nami również kabaretki na Kolorowej. Zaprosiliśmy tutaj, stworzyliśmy specjalnie ze stoku narciarskiego amfiteatr, na którym wystąpili znani polscy kabareciarze. A dzisiaj zagospodarowujemy deptak do tego, aby otworzyć się na sztukę wszelkiego rodzaju. No i sądząc po liczbie uczestników, jest to coś, czego turyści też w Karpaczu oczekują. Zarówno Open Street Festival odbywa się w ramach Festiwalu Ducha Gór, jak i Karkonoski jarmark lokalny również odbywa się w ramach Festiwalu Ducha Gór. Tutaj się spotkaliśmy z lokalnymi producentami z obszaru Karkonoszy przede wszystkim. Mamy także kilku producentów z pozostałych miejscowości Dolnego Śląska. W większości są to produkty certyfikowane lokalnymi markami, bądź dziedzictwem kulinarnym, bądź produktem tradycyjnym ministra rolnictwa. Pani wiceburmistrz, jakoś tak to się stało, że my wspólnie mieliśmy podobne marzenia i jakoś się spotkaliśmy, żeby stworzyć razem coś wspaniałego, ten festiwal. I mam nadzieję, że ta pierwsza edycja to dopiero początek czegoś, co będzie naprawdę duże. W tym roku zaprosiliśmy wielu artystów ulicznych. Zależało nam na tym, żeby to były osoby, które bardzo dobrze czują ulicę, czyli osoby, które grają na ulicy. I zaprosiliśmy spektakle cyrkowe, spektakle lalkowe dla dzieci, muzyków, którzy grają na ulicy. No i mam nadzieję, że publiczności to się bardzo podobało. Przywieźliśmy ze sobą ponad 40 afrykańskich bębnów i wszystkie instrumenty były zajęte, co oznacza, że mieliśmy ponad 40 bębniarzy plus my, czyli zespół Foliba, więc stworzyliśmy wielką orkiestrę perkusyjną. Pierwszy Open Street Festival w tym roku i my jako Szkoła Tańca jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym festiwalu. Mam nadzieję, że ten festiwal wejdzie w kalendarz Karpacza już na stałe i będziemy co rok mogli uczestniczyć właśnie w takiej imprezie. Jak przystało na rangę festiwalu, nie mogło zabraknąć także muzycznych wrażeń. Były występy typowo uliczne, jak i koncerty gwiazd. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, a tu się tak wszystko fajnie rozwija. Byliśmy tam u góry, na dole. Tym bardziej, że no, akordeon jest takim instrumentem niby ulicznym, więc akurat wpisuje się właśnie w kanwę festiwalu, ale właśnie też jest tym, że to, co jest uliczne, nie musi być, można powiedzieć, takie prostackie, tak? Może być piękne. Ja się staram to też przekazywać tym, co robię, że akordeon też potrafi coś pięknego wydobyć z siebie, dźwięk i malować. No, przepięknie. Jechaliśmy dzisiaj przez... To w ogóle jak tutaj się wjeżdża do Karpacza, no, nie ukrywam, że to zawsze robi ogromne wrażenie, a ja się wychowałem w kraju, gdzie największa góra ma 400 metrów, więc oddycham i mamy piękną pogodę i mam nadzieję, że zagramy fajny koncert dla publiczności na Open Street Festival, więc jesteśmy podekscytowani. To jest właściwie marzenie chyba każdego artysty, żeby ludzie, którzy idą na ulicy, tak naprawdę umieli zaśpiewać utwór, jeżeli go słyszą przypadkiem. Więc w tym sensie jesteśmy artystami ulicznymi. Natomiast ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem tego, żeby sztuka wychodziła do ludzi, więc wszystko, co się wiąże z tym, żeby artysta
artysta stawał się, że tak powiem, członkiem społeczności. Jestem za tym. My też bardzo cieszymy się, że jesteśmy skojarzeni z muzyką uliczną, bo dla nas każdy odbiorca jest złotem i każdy odbiorca jest dla nas ważny. Pierwszy festiwal sztuki ulicznej w Karpaczu na pewno rozbudził oczekiwania przed kolejną jego edycją. Najważniejsze wyzwanie przed organizatorami to po prostu im sprostać. 90 załóg, tłumy widzów, zacięta rywalizacja i adrenalina. Tak wyglądała druga edycja wyścigu wraków. Na byłym poligonie przy Alei Solidarności tłumy Jeleniogórzan oglądało niezwykle widowiskowy wyścig wraków. Była to już tego lata druga edycja zawodów. Na torze rywalizowało 90 załóg i tym razem żadna z nich nie oszczędzała swoich pojazdów i siebie. Pierwsza klasa, polecam każdemu. Blisko 2 lat sam startuję w takich zawodach, jeździłem po całej Polsce i chodziło za mną już od roku pomysł, żeby zorganizować to w Jeleniej Górze. No i w tym roku zrealizowaliśmy ten plan. Pierwsza edycja odbyła się w czerwcu, był bardzo duży sukces, byliśmy bardzo zadowoleni z tego. Udało się zrobić kolejną edycję, jesteśmy jeszcze bardziej zadowoleni, także idziemy do przodu. Dajemy życie, drugie życie tym samochodom. To jest adrenalina. To wszystko o to chodzi. Uwielbiam, naprawdę. Jak wchodzę za auto i można tutaj naprawdę robić manewry, których nie można robić na ulicach, to mnie kręci. W poprzedniej edycji było kilku kierowców z całej Polski. Po pierwszej edycji wieści o nas się rozeszły po całej Polsce. Teraz mamy gości z Mazur, z Poznania, z Tarnowa, z Zagłębia. Także myślę, że na kolejnej edycji będzie jeszcze większe zainteresowanie. No adrenalina przede wszystkim i to jest właśnie coś pięknego w tym, że możemy wyładować te emocje, które się w nas gdzieś tam na drodze, w normalnym ruchu zbierają, a tutaj przyjeżdżamy, można się wyżyć, wyjeździć, wybawić. Coś pięknego, każdy musi to przeżyć, żeby to można było zrozumieć. Wow, jestem taki zestresowany cały czas, myślałem 75, więc wchodzę tutaj jako tam 10 w tym, straszny stresik, ale jak włączę i polecę, to będzie dobrze. Każdy ma swoją technikę. Jeden jedzie po to, żeby ujeździć auto, zajechać je, drudzy jadą się pościgać, trzeci znowu jadą po to, żeby to auto w ogóle porozbijać. Także każdy ma jakąś tam swoją technikę i pomysł na ten wyścig. Sporty motorowe są to drogie zabawy, a tutaj możemy naprawdę za nieduże pieniądze pobawić się i poczuć się jak kierowcy wyścigowi. Popularność imprezy sprawiła, że organizatorzy planują zorganizowanie trzeciej edycji już w październiku, a więc jest szansa, że kierowcy za kolejnego rywala będą mieli błoto. Jest ciepło, a będzie goręcej. Wiele osób szuka ochłody w górach i choć wieje tam przyjemny wietrzyk, to bywa on zdradliwy. Jak przygotować się do wędrówki, gdy z nieba leje się żar, sprawdzała Gabriela Stefanowicz. Upały dają się we znaki nie tylko w mieście. Szukając odrobiny ochłody, wiele osób wybiera się na wycieczkę w góry. Jednak i tu trzeba na siebie bardzo uważać, a goprowcy przestrzegają przed złudnym chłodem letniego wiatru i zalecają. Przede wszystkim przykrycie głowy. Ja co prawda jestem bez, ale jesteśmy w cieniu, dlatego zdjąłem. Jest przykrycie głowy konieczne, picie, dużo picia, nawadniać organizm. Oczywiście lekki strój, lekki ubiór, ale uważać na pamiętać, że słońce po prostu działa, uważać na promienie słoneczne. A turystów jest ogrom. No niestety jest, niestety bardzo dobrze, że są, ale niestety w większości nie zdają sobie sprawy z tego niebezpieczeństwa. Tłumy turystów to w lecie codzienność na karkonoskich szlakach. Większość z nich chce zdobyć Śnieżkę. Gdzie warto się jeszcze wybrać? Ja polecam na przykład Przędziokraj. Grzbiet Lasocki, malownicze tereny, po czeskiej stronie piękne miejsca, można podziwiać piękne widoki, góry izerskie, ale wiemy o tym dobrze i pani i ja, że tą Mekką jest Śnieżka i każdy musi tą Śnieżkę zaliczyć, szczególnie rodziny z dziećmi, to jest certyfikat zdobycia Śnieżki, ale tutaj też radziłbym się zastanowić przed wyjściem, czy nie lepiej wyjść wcześniej rano, jeżeli chcemy iść, tak, wyjść sobie tam o godzinie 5, pół do 6 i kiedy tłumy wchodzą na Śnieżkę, to my już jesteśmy na dole i przeczekamy ten największy upał. Coraz więcej na szlakach jest świadomych turystów, którzy wiedzą, jak się ubrać i co wziąć na górską wyprawę. Przede wszystkim nie w sandałach, bo tutaj niektórzy wchodzą w sandałach, także to jest dla mnie
niedopuszczalne. Dużo wody, mapka, w dzisiejszych czasach są telefony, więc jakaś aplikacja. No i próbować. Z dziećmi nawet 6-letnimi można wchodzić, tylko tak z głową powoli. A gdzie idziecie dzisiaj? Na Śnieżkę chcemy wejść. I choć czeka nas chwilowe załamanie pogody, to przed nami jeszcze wiele gorących dni. Warto więc przed wyjściem w góry po prostu włączyć myślenie. Nagrodzone filmy długo- i krótkometrażowe, seriale i bajki dla dzieci. To tylko część atrakcji, jakie czekają na tych, którzy postanowią dwa najbliższe wieczory spędzić w Karolince w Podgórzynie, ponieważ tam właśnie odbywa się trzecia edycja plenerowego kina letniego. Jak miło spędzić letnie wieczory w gronie rodziny i przyjaciół? Odpowiedź na to znaleźli Joanna i Jakub Klimczyńscy, którzy od 3 lat organizują kino pod chmurką, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Atmosfera, na pewno możliwość takiej spokojnej, wakacyjnej, powolnej aurze i w pięknych okolicznościach przyrody, doznania takich przeżyć kulturalnych, obejrzenia fajnego kina. Myślę, że też dużą wartością jest to, że można zobaczyć i takie produkcje pełnometrażowe, kinowe, ale też właśnie takie, które ciężko znaleźć, czyli te takie produkcje młodych twórców, animacje. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dzieci mogą na przykład z popcornem w dłoni obejrzeć bajkę, która wyświetlana jest codziennie po godzinie 19. Fajne miejsce, żeby spędzić czas, pooglądać filmy różne. Są filmy dla dzieci, są filmy dla dorosłych. Jest tutaj duży ogród, tam z tyłu można pograć w szachy. Jednak plenerowe kino letnie to nie tylko seanse filmów i seriali, to także coś jeszcze. Najważniejsze jest to, żeby pokazać, skontaktować ludzi z twórcami. Głównie na to stawiamy i na filmy krótkometrażowe. Wśród 20 twórców znaleźli się reżyserzy, aktorzy, kierownicy produkcji czy muzycy. O pracy przy ostatnim filmie Andrzeja Wajdy Powidoki opowiadała Joanna Piłka. Było to też jakby wspaniała możliwość, żeby zobaczyć, jak powstaje taka ogromna produkcja, bo była to ogromna produkcja, zaangażowanymi pracy było mnóstwo osób, jak sprawnie to wszystko pracuje i zobaczyć, jak wygląda dobrze zaplanowany i przygotowany plan. Przed nami jeszcze 2 wieczory z kinem w Podgórzynie. Dziś zapraszamy na Cichą Noc, a już jutro na Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Towarzyszu sekretarzu, dążę prosto z mostu. Mamy go. Tego nie mógł zrobić normalny człowiek. Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie dofinansowanie w ramach projektu Aktywny Dolny Śląsk. To nie jedyna impreza w Karolince. Już 26 sierpnia artyści plastycy z całego kraju zaprezentują swoje prace, a to wszystko w ramach pikniku pod dziurawą skałą. Na dzisiaj to już wszystko w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie już w piątek.